Was w kolejnym weekly vlogu, tym razem na czwartym roku i tym razem jest to drugi semestr. Nie pamiętam, czy w ogóle w pierwszym semestrze udało mi się nagrywać jakieś weekly vlogi, najprawdopodobniej nie. Jestem teraz po zajęciach, bo zajęcia miałam od 8, więc jakby nie byłam w stanie zresztą z rana nagrywać, było złe światło. Ja z rana też nie lubię rozmawiać, nie bardzo wiem też co powiedzieć, więc wolę tam dać jakieś przebitki. Nie chciałam też nagrywać w trakcie zajęć, dziwnie by było mi wyjąć telefon i... Hi, nagrywam. Więc na Instagrama robiłam zdjęcia, notatek i po prostu opisywałam wam, jakie mam zajęcia i po prostu opisywałam, jak to mniej więcej wygląda, takie, co robiliśmy. Powiem szczerze, że ja już trochę nie pamiętam, jak studiowanie wyglądało, bo bardzo dawno nie miałam tak zajęć, żeby siedzieć od 8 do 16, więc dla mnie to jest w ogóle mega dziwne. Większość zajęć ostatnio były online. Nawet seminaria gdzieś się ustalało online i teraz jak muszę coś robić od rana do południa i chodzić tam do różnych sal, to jest mi totalnie dziwnie. Dzisiaj wstałam z migreną, także nie było fajnie, nic totalnie mi się nie chciało, zapomniałam, że mam nagrywać. Także trochę dzisiaj wspomagam się przeciwbólowymi, co jeszcze? Zajęcia, które mam, są fajne, to są jakby przedmioty do wyboru. I pierwsze zajęcia... Muszę wejść na Instagram, bo totalnie nie pamiętam już właśnie, co ja tam miałam. Pierwsze zajęcia to była aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. W ogóle wszystkie te cztery zajęcia, o których wam powiem, one są na zaliczenie i one... Na wszystkie trzeba przygotować prezentację, więc w sumie za bardzo nikt się nie wysili i mam nadzieję, że coś z tych zajęć wyniosę. Drugie zajęcie, zaburzenia płodności u człowieka. Temat bardzo na czasie, bardzo ciekawy, ale w tym momencie sobie przypomniałam, że moja wiedza z liceum... z biologii. Moja wiedza z pierwszych lat studiów totalnie się ulatniła, w sensie jakby ulatniła. Pamiętam może 50% tego, co powinnam wiedzieć i wiecie, jest podane, dajmy na to jakieś zagadnienie. Wiem, o co chodzi, ale tak niedokładnie potrafiłabym to wytłumaczyć, już tak jak to było na przykład 3 lata temu. Tutaj miałam takie flashbacki, totalnie w ogóle pochodziłam do tych sal niektórych. No miałam flashbacki po prostu z pierwszym rokiem, jakieś histologii, jak zobaczyłam właśnie mikroskopy. To był też czas, kiedy przyszła pandemia. I tej histologii nawet nie dokończyliśmy. Pamiętam, może były 2-3 zajęcia gdzieś tam ćwiczeniowe do patrzenia w tych mikroskopach. Później już niestety było wszystko w domu przed laptopem, było nudno. Kolejne zajęcie były składniki, dieta, kondycja skóry. Tutaj rozmawialiśmy o trądziku. I czwarte zajęcie to jest ziołolecznictwo. Ja miałam na drugim roku też podobnego z fitoterapią chyba. W każdym razie z ziołami. Na ten drugi semestr przez pierwszy miesiąc, praktycznie przez marzec, końcówkę lutego, cały marzec, początek kwietnia, mamy dużo zajęć, a później one stopniowo zanikają i wiecie, trzeba będzie też zrobić praktykę, trzeba będzie zabrać się za pracę magisterską, także będzie można sobie wszystko poogarniać. Czas na jedzenie i dzisiaj ugotuję coś mega prostego. O 15 ja wróciłam do domu i o 15.30 mam wykład następny. Później o 17 mam kolejny wykład do 18.45, także praktycznie mam zajęcia od rana do wieczora. Dobrze, te dwa wykłady są online. I dzisiaj mieliśmy zajęcia z chirurgii bariatrycznej. Były bardzo ciekawe. Ogólnie chirurgię bariatryczną miałam już na licencjacie, ale na tych dwóch zajęciach właśnie omawialiśmy cztery przypadki. No i do każdego dopasowywaliśmy dietę przed operacją, dietę po operacji, wiecie, takie różne zastosowania, jak to powinno wyglądać. Robiliśmy poradnik na zaliczenie, no i później będzie test. Jakby mieliśmy te zajęcia od 8 do 14, więc tak ciągiem wszystko było, a nie, że jakoś to podzielili w planie. Skończyły się zajęcia. Światło mi się już zmienia, bo już za oknem robi się ciemno. Kawa jest wypita. Coś tam notowałam.
I mam zajęcia następne zaraz, także jeszcze dosłownie jest 10 minut i zaczynam same zajęcia. Ja się będę już zbierać na uczelnię. Mam dzisiaj dwa zajęcia, dwa seminaria z chorób wątroby i z zaburzeń depresyjnych i neurodegeneracyjnych. To chyba było tak, bo te nazwy w ogóle przy tym są bardzo długie, więc ja tak je skracam. Ja w ogóle jestem bardzo ciekawa tego, co dzisiaj będzie. Fajnie, bo codziennie jest coś nowego. Po zajęciach miałam dzisiaj zajęcia z badań naukowych w naukach o zdrowiu i na tych zajęciach sobie przypominaliśmy, jak korzystać z programów do cytowania, szukaliśmy artykułów już na prace magisterskie. Jeśli chodzi o zajęcia, no to ja już mam koniec. Już jest koniec w tym tygodniu. Przeglądałam pliki z kamery i okazało się, że po prostu coś się stało mi z kartą i te pliki się... one nie działają. No także wszystko fajnie, ogólnie ten tydzień był bardzo intensywny pod względem zajęć. Dawno w ogóle takiego tygodnia nie było, bo ostatni rok... W ostatnim roku albo gdzieś tam zajęcia były online, trochę się chodziło, ale generalnie więcej się robiło rzeczy swoich, typu praca, nie wiem czy co tam kto robi, niż samego studiowania. Ogólnie ja tego vloga będę kończyć dzisiaj, dlatego że jutro idę do pracy. Jakby ja studiuję 4 dni, od poniedziałku do czwartku, piątki mam wolne. W weekend raczej się uczyć nie będę.
Mam jeszcze trochę rzeczy do zrobienia, ale no mówię, no coś z tą kartą jest nie tak. Ja muszę ją w ogóle sformatować, więc w następnym vlogu obiecuję, że to poprawię. No pierwszy raz mi się w ogóle taka sytuacja z kartą chyba zdarzyła, że w ogóle to nie działa. Nie wiem czemu karta może nie działać. Myślę, że to był taki vlog bardziej wprowadzający. Też w ogóle ten tydzień był taki wprowadzający do zajęć. Więcej właśnie takich rzeczy typu Study With Me, tak jak widzicie, gdzieś tam jakieś timelapsy czy coś, to na pewno będzie w przyszłości. Myślę, że też fajnie, żebym ja Was prowadziła w rytm moich zajęć i to, jak one wyglądają w tym roku, bo w każdym roku wszystko wygląda inaczej. Teraz sobie rozplanuję przyszły tydzień, przyszły miesiąc właśnie pod względem i zajęć, i pod względem zaliczeń, bo bardzo dużo jest takich przedmiotów do wyboru. Te przedmioty przeważnie kończą się zaliczeniem pod tytułem prezentacja. Korzystam z planera, ogarniam się. Tutaj mam akurat zajęcia, wypisuję projekty i korzystam też ze swojego planera. Link w ogóle będziecie mieli do niego w opisie, mam dwa. Korzystam akurat z tej uproszczonej wersji obecnie, no bo jeżeli ja już chodzę na zajęcia, no to ja muszę sobie planować na iPadzie, dlatego że ja wszędzie go ze sobą noszę, nie noszę w ogóle notesów. Jedyny z takich rzeczy naukowych, zabieram właśnie iPada i ten rysik do niego i to mi wystarcza na cały dzień. Żadnych dodatkowych kartek, zeszytów nie biorę, ewentualnie mam długopis, ale też nie zawsze.